Witam. Dzisiaj specjalnie ubrałem rękawiczki, żeby to na tym piórze specjalnie odcisków palców nie zostawiać, bo tak one się niestety na tym modelu pokazują. To szeferski Icon, najnowszy model. Ta wersja jest na wysoki połysk, klips taki w stylu starych klipsów szeferowskich. Da bardzo szeroki dwukolorowy pierścień na dole, no i oczywiście klips z białą kropką oznaczającą gwarancję i jakość produktu firmy Scheffel. Korpus cygarowaty na płasko, lekko wycięty na końcu. Natomiast bardzo długa sekcja plastikowa, bo pióro właściwie całe jest metalowe, ze stalową stalówką, taką dość wąską, częściowo ukrytą. Jako że pokazałem już z grubsza, jak się pióro błyszczy, tutaj jeszcze o to zapomniałem pokazać. Nazwa firmy jest na tylnej części klipsa i to właściwie tyle. Już tutaj można zobaczyć, że akurat ta wersja na wysoki połysk zostawia odciski. Ci, którzy tego nie lubią, muszą wybrać inną wersję kolorystyczną, matową. Natomiast sekcja bardzo długa, wygodna, można trzymać wysoko, tutaj nic nie przeszkadza. Bardzo dobrze wyważone jest pióro bez założonej skówki z tyłu, natomiast przy założeniu, no troszkę oczywiście środek ciężkości się podnosi i zaburza tę równowagę. Tu oczywiście mamy zasilanie konwerterami i nabojami wyłącznie szeferowskimi. Natomiast to jedyna wersja kolorystyczna, a w sumie jest ich 5. W tych kolorach można wybierać. Czas na porównanie. Tu parkorowski Duofold, Centennial, Sonet, Lamy Safari, Pelikan 140. Widać, że to taki trochę długość Soneta. Po zdjęciu skówki troszkę dłuższy niż Sonet jest ten szefer. Natomiast porównam go z czymś, co mi się od razu skojarzył, czyli szereferowskim Taranisem z modelem sprzed kilku lat, w którym sekcja jest bardzo, bardzo podobna i stalówka bardzo, bardzo taka sama. Tak to wygląda, oba te modele. Trochę inny kształt oczywiście korpusu i inny materiał. Ten model ma 13 cm i 3 mm długości z założoną skówką, bez skówki 12 cm i 7 mm długości. Średnica w połowie sekcji to 11 mm, a najszersza część korpusu ma prawie 13 mm. Pióro waży 44 gramy w całości. Starówka tak oczywiście pracuje. Na papierze przepływ bardzo dobry. Pióro jest oczywiście zatankowane. Próba odwróconą stalówką, bardzo dobrze zeszlifowana, nic tu nie drapie i troszkę cieńsza ta kreska, choć w ogóle to cienka kreska jest tutaj w tym modelu, to taka F-ka. Bez nacisku, przepływ, żadnych problemów. Tak jak mówiłem, nabój w środku, więc reprezentatywna to próbka. Tak się ten model prezentuje. Bardzo nawiązuje do starych, takich trochę grubszych w średnicy piór szeferowskich. Skówka zamykana na zatrzask. Myślę, że to tyle na dziś. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.